21 października w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury zorganizowane zostało kolejne święto dla NGOsów. Hasłem przewodnim wieczoru było motto „Pszczela praca nas wzbogaca” i wokół niego prezentowane były scenki kabaretowe i wystąpienia. W trakcie wieczoru uczestnicy spotkania w strojach żółto-czarnych integrowali się poprzez wykonanie zadań związanych z tematyką imprezy. Różnorodność działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest imponująca, a fakt, że w powiecie dzierżoniowskim działa ich około 300, dowodzi o niezwykłym potencjale tkwiącym w społeczności lokalnej. Spotykamy się dzisiaj w Dzierżoniowie, w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury po to, by integrować wspólnie ze stowarzyszeniami naszego powiatu. Są tutaj stowarzyszenia ze wszystkich 7 gmin, wszystkie stowarzyszenia. W powiecie dzierżoniowskim mamy ponad 340 stowarzyszeń. W Dzierżoniowie jest sterowanych 140 stowarzyszeń. To bardzo piękna inicjatywa. Wracamy po pandemii, bo przed pandemią oczywiście takie integracje były organizowane tutaj wspólnie z powiatem, z gminami naszego powiatu. I chcemy teraz po tych 2 latach przerwy wrócić do integracji. Jest dzisiaj zarówno wykład motywacyjny, są wspólne zabawy, prezentacje tych naszych stowarzyszeń. Mam nadzieję, że pomoże to zintegrować, ale przede wszystkim właśnie wrócić do tej takiej dobrej współpracy. Dzisiaj mamy wspaniałą okazję podsumowania działalności tak zwanego trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Mamy to formę takiego eventu, dobrej zabawy, bo ci ludzie cały czas, cały rok pracowali bardzo ofiarnie na rzecz swojego środowiska. Dzisiaj ma być to forma nieco na luzie, aczkolwiek z pewnym tematem. Z tematem tego, że powinniśmy pracować tak jak pszczoły. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłych latach. Tych organizacji na terenie powiatu jest bardzo dużo. Jak Państwo widzicie, tu jest ponad 200 osób, a to jest naprawdę skromny ułamek tego, ile osób pracuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Święto organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego to zawsze wyjątkowe wydarzenie. To możliwość podziękowania, uhonorowania i zauważenia ciężkiej pracy organizacji pozarządowych. My również w Pieszycach współpracujemy z wieloma organizacjami i bardzo sobie tą pracę chwalimy, ponieważ to zaangażowani mieszkańcy, to ludzie, którzy mają pomysły, mają pasję, chcą angażować się w życie miasta, ale także przede wszystkim w jego rozwój. Dlatego jest to bardzo ważne. Element miasta, współpracy pomiędzy samorządem a mieszkańcami. To taki bezpiecznik i przekaźnik i bardzo się cieszymy, że na terenie powiatu dzierżoniowskiego, ale przede wszystkim na terenie miasta i gminy Pieszyce organizacje mają się dobrze, współpracujemy z nimi, współpracują ze sobą, współpracują właśnie ponad powiatowo, czego dzisiaj dowodem jest to spotkanie i ta impreza organizacji pozarządowych. Wspieramy oczywiście organizacje również finansowo, dlatego że to jest również zadanie gminy. Wspieranie, inicjowanie wielu przedsięwzięć, również w budowaniu małej infrastruktury. Także jesteśmy zawsze bardzo zadowoleni i bardzo uradowani z funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie właśnie miasta, ale również powiatu, bo współpracujemy i z tymi, które są na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Dzisiaj spotykamy się na tym ważnym i bardzo oryginalnym wydarzeniu i widzimy, że ono odbywa się w scenerii takiej pszczelej, tak? Mamy żółte i czarne kolory, ale ten temat pszczeli nie jest przypadkowy. On nawiązuje oczywiście do organizacji pozarządowych, bo przecież wiemy wszyscy, że pszczoły to są bardzo pracowite zwierzęta, podobnie jak członkowie organizacji pozarządowych.
W każdej organizacji jest ileś pracujących, pracowitych pszczółek, tak? One tworzą ul, a ule tworzą pasiekę. I właśnie ta nasza powiatowa współpraca to jest taka pasieka, tak? Czyli zbiór wielu uli, w których znajduje się mnóstwo pracowitych pszczółek. Organizacje są różne, zajmują się różnymi rzeczami, ale tak naprawdę wzbogacają naszą ofertę, ofertę samorządów dla naszego społeczeństwa. Także są to działania nie do przecenienia, bardzo wartościowe, bardzo pożyteczne i mam nadzieję, że tych organizacji nie będzie ubywało, a przybywało i członków tych organizacji również będzie przybywało i ta praca będzie jeszcze intensywniejsza. Generalnie robimy to raz w roku. Trochę pandemia nam pokrzyżowała, ale taka tradycja jest, że raz w roku jest taka impreza, takie podsumowanie, takie święto tak naprawdę organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów.